Dajcie mi Famasa, proszę was, dajcie mi Famasa. Yes, Golden Famas! Woohoo! I to mi się podoba! I to mi się podoba! Cześć moi drodzy, z tej strony Faral, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, dopiero co zaktualizowałem grę. Mamy wersję 4.2, w której dodali nowy karabin szturmowy o nazwie FAMAS, nowy skin Górska Wojowniczka oraz do przedmiotów, które możemy zbierać, dodali nowy element jabłka. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie całą aktualizację, zagramy jedną gierkę i postaramy się zapolować na legendarnego FAMASa. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. A więc tak moi drodzy, dodali nowy karabin szturmowy o nazwie FAMAS. Występuje on w wersji epickiej oraz legendarnej. Wersja epicka zadaje 32 punkty obrażeń, wersja legendarna zadaje 33 punkty obrażeń. Cała broń oczywiście korzysta ze średnich naboi. A teraz przejdźmy do nowego przedmiotu, mianowicie jabłka. Jest to niepospolita rzecz, którą możemy znaleźć na mapie niedaleko drzew. Ja jeszcze na chwilę obecną nie znalazłem żadnego jabłka, ale z tego co wyczytałem, po zjedzeniu takiego jabłka będzie ono nam regenerowało 5 życia aż do 100. Chyba w okresie jakimś czasowym, nie wiem. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku również to sprawdzimy. Dodatkowo w tej aktualizacji została zwiększona częstotliwość dropu granatu impulsowego o 5%. A teraz informacja, która jest dla mnie najsmutniejsza. Po tej aktualizacji zmniejszono obrażenia pułapki ze 125 na 75. Teraz jak ktoś wejdzie w pułapkę, załóżmy na początku gry, bo wylądowałeś i zdobyłeś tylko pułapkę, twój przeciwnik wejdzie z pompą, to i tak cię niestety ją dojedzie. Przykro mi, ale tak chcieli widzowie. Teraz przejdźmy do przeglądu skinów, zobaczmy co się dzieje w sklepie. Jak widzimy została dodana Górska Wojowniczka, jest to skin epicki, powiem wam, nawet fajny. Co prawda 1500 dolców na nią bym nie wydał. Jak widzimy została dodana również Misio lotnia. Misiolot, jest to naprawdę kozacka lotnia. Zobaczcie jak to wygląda, masz takie skrzydełka i misio napchany helem unosi cię w powietrzu, naprawdę rewelacja. Taką lotnię z chęcią bym sobie kupił. Dodatkowo na Twitterze można zobaczyć, że będą dodane nowe skiny już niedługo. Będzie to taki jakiś potwór z bagien. Później będzie taki gościu w jakiejś macce jakby w skafandrze płetwonurka. Postać żeńska i postać męska również są w takim skafandrze płetwonurka. Najciekawszym skinem jest skin 5, ponieważ jest to taki Rambo, bandana, okularki, przepasana przez ramię amunicja. Moja teoria tego jest taka, jest to aktor filmu, który kręcili na mokrych moczarach. Kojarzycie ten rozwalony helikopter? To jest 100%, 500 000% jest to Rambo właśnie z tego helikoptera i jest to właśnie skin nawiązujący do tego filmu. Moi drodzy, dodatkowo zostaną dodane 4 nowe emotki. Andy, Clapper, czyli Action, Pop Dance oraz Jet. Najciekawszym tańcem moim zdaniem będzie Clapper. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że gościu robi klapsa, action! Ten robi salto, a ten strzela z rakiety i ląduje na rakiecie i na przykład leci i fragi robi. No to by było totalnie przegięcie. Moim zdaniem bardzo fajnie, że Epic Games dodaje nowe skiny i nowe tańce. Naprawdę jest to coś zarąbistego. Teraz moi drodzy przypomnę wam o ostatnich wynikach. Pod ostatnim filmem zostawiliście ponad 10 000 wyświetleń i 1400 łapek w górę, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem zostawicie również takie same super wyniki, a teraz przejdźmy do rozgrywki. A więc tak moi drodzy, dzisiaj jest ze mną Magik, siemano Magik. Siema wszystkim, elo. To co, lecimy chyba na Karkołomne, tam jest dosyć dużo skrzynek, można zrobić zadymkę. Będzie zadyma. Mam nadzieję, że w tej rozgrywce w końcu nam się uda wydropić jakiegoś famasa. Nie musi być legendarny, może być epicki, co nie? Tak, dokładnie. Jak coś, to krzycz. Okej. Dobra, moi drodzy, a więc tak. Karkołomne kino będzie czyszczone. Moim zdaniem jedna z lepszych miejscówek teraz. Naprawdę fajnie mi się tam gra. Na solówce, na składach, na duoskach. Taka jest optymalna. Mamy gości. Widzę akurat dwóch. Dwóch typków. Tak, dobra, jest coś na billboardzie? Nie chyba. Nie wiem, nie widzę. Coś tam chyba jest. Dobra, lecę billboard. Też lecisz billboard? Dobra, podnoś. Pistolecik, no ładnie, ładnie. 50, piję. O, widzę ich, są tu. Dobra, dobra, jakąś pompę by się przydało. Dobra, wziął pistolet maszynowy. Kurde, rewolwer. Drugi jest na energii. Idę, idę. Dostał, ma 60 HP, na 60 HP ma. Nice, jeszcze mam z pistoletu maszyną, z pistoletu zwykłego questa zrobionego. Nice. Nice. Akar, fajnie. Dobrze się zapowiada, może akurat będzie niedługo Skar. To ta sama klasa broni. Bandaż jakiś, mordeczko jakbyś miał. Dobra, mam. Okay. Powiem wam, nie spodziewałem się. O, Sztutix, pięknie. Sztutix jak najbardziej na propsie. Te naboje. Z tej nie powinni mnie zajść. Uleczmy się do fulla. Do fulla, do 75 tylko niestety. Jakieś kewiki, coś? Właśnie nic nie mam. Okej. Okej. No ja start mam dobry. Sztutix niebieski, pompa zielona. Akar niebieski. Może być. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Ja też prawie wszystko niebieskie, oprócz shotguna. Te górki... Patrz, jabłek ile, stary! Jedz to, to HP zwraca. A ja mam full. O matko, patrz ile jabłuszek. Tego to nie widziałem. Elegancko. A ja patrzę, mówię, jakieś miny dodali czy co? Tutaj, koło Karkołomnego. Super, fajnie wiedzieć, ale widzisz, to tak samo działa jak ten diamenty. Tylko możesz podnieść z ziemi i od razu jeść. Wszędzie dookoła. To super, w końcu coś dodali ciekawego. Dobra, to idę do tej chatki po prawej. Dobra. Na samochodach nic. Czy tam na górce coś będzie? Chyba nie ma. Szkoda. Szkoda, że nie ma tyle skrzynek, ile myślałem, że będzie. Ale tutaj w tej chatce chyba są dwie i w tamtej też. Tylko że na razie nic nie słyszę. Ale i tak warto sprawdzić, ponieważ jak wiemy, FAMAS również jest bronią epicką i może po prostu leżeć sobie swobodnie na mapie. Dodatkowo możemy ją wydropić z pomocy humanitarnej, z airdropu oczywiście, jak i również ze skrzynki. Dobra. Jak, masz coś? Na razie słabo. No, o to chodzi. Czekaj, bo zgupiałem. Gdzie ta skrzynka? U góry! Aj, myślałem, że na dole, bo tu piwnica jest w tej chatce i zazwyczaj się mylę. Tutaj, za ścianą? Tak, za ścianą, okej. Dwudziestki piątki mam, masz 50? No nie mam, niestety. Alright. Typy u mnie. Muszę uciekać. Na górce są. Komandoska, znaczy ta, kosmonautka chyba. Dobra. Gdzie ich masz? 130. Tam u góry się budują. Widzisz? Na górę wbiegła. Powalony. Nice. Nice to meet you. Ja bym chyba z kill-offem tylko biegał, nie ma dropa typek, co się dzieje? Co z tymi ludźmi? A coś tam miało. Okej. Proszę? Zadała ci obrażenia chociaż raz? No i to tak za 100. Wow! Więc... troszkę nie. No to Kevik pomógł, No, pomógł. A, zapomniałem dodać dodatkowo FAMAS leci z automatów na broń. Dodatkowo z tego jeszcze. Aha, magika mnie niestety wywaliło. Dobra, jestem sam. Trudno, trudno. Zobaczymy, może się uda samemu coś wydropić. Dobra, jesteśmy w strefce. Teraz by się przydało jakieś matsy nazbierać. Leci zrzut. Może się uda mi zdobyć 2 zrzuty, byłoby naprawdę mega. Prawdopodobnie wtedy wypadnie mi FAMAS. Z pewnością już stado pirani rzuciło się na ten zrzut. Mam nadzieję, że mi go nie sprzątną sprzed nosa. Dawaj, dawaj, Faral, dawaj, dawaj. Full kewik, full HP i lecimy. Jest, jest, jest balonik pierwszy. Dajcie mi FAMASa, proszę was, dajcie mi FAMASa. Jest, golden FAMAS! Woohoo! I to mi się podoba, i to mi się podoba. Dobra, widzę go. Nie chcę misnąć, wiecie? Nie chcę misnąć. Ała! Kurczę, już myślałem, że go trafię. Miał snajperę. Moi drodzy, ja jestem mega zadowolony. Udało mi się zdobyć legendarnego Skara w pierwszej rozgrywce. Co prawda nie zrobiłem fraga. Szkoda, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Dodatkowo chciałem was zaprosić na codzienne live'y z gry Fortnite o godzinie 19 z ratowania świata i z trybu Battle Royale. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!